Ostatnio, kiedy pogrążona w swojej galopującej depresji przeglądałam internet, natrafiłam na świetny produkt do przetestowania, czyli maskę na kaca. Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku OMG i mam dzisiaj do przetestowania bardzo ciekawy produkt, czyli maseczkę, którą używamy, kiedy mamy kaca. Ja może nie mam kaca, ale zastanówmy się, czym charakteryzuje się skóra osoby, która troszeczkę za dużo wypiła, więc na pewno ma przesuszoną skórę, może się jej łuszczyć skóra i do tego na pewno jest pozbawiona blasku. A niestety moja skóra ostatnio taka jest, więc myślę, że ta maska będzie świetna dla mnie do przetestowania. Powiem Wam szczerze, że martwi mnie skład tej maseczki, dlatego że na pierwszym miejscu mamy wodę, jak zwykle. Na drugim miejscu mamy już dość fajny składnik, czyli glicerynę, która pomaga nam nawilżyć skórę, ale już trzeci składnik to alkohol, a alkohol zdecydowanie wysusza i podrażnia nam skórę, więc nie wiem, jak mógł się tu znaleźć. A kolejny składnik jest to olej parafinowy, który również nie działa zbyt dobrze na naszą skórę, więc trochę mnie ten skład przeraża i dopiero na samym końcu mamy jakieś składniki. No nie wiem, mam nadzieję, że sprawdzi się dobrze, choć skład ma taki średni. Producent mówi, że musimy nałożyć tą maskę na jakieś 15 minut, więc teraz ją wyjmuję. Tutaj wszystko jest w wodzie, taka bardzo płynna. Wezmę sobie włosy za ucho, znowu chomiczek. O, słuchajcie, tutaj wszystko pływa. Ładnie pachnie, tak zieloną herbatą i trawą cytrynową, tak świeżo. Natomiast wątpię, żeby to był przyjemny zapach dla osób z kacem, ponieważ dla takich osób żaden zapach nie jest przyjemny. Nakładam. Oho, wyglądam jak seryjny zabójca w tym momencie. Albo jakby mi ktoś oderwał skórę. Zbawiacie duszy. Okej, teraz 15 minut relaksu, tak. 15 minut minęło, ja niestety muszę wyjść i muszę ściągnąć tę maseczkę z twarzy, ale wydaje mi się, że dla lepszego efektu można byłoby ją trzymać na twarzy jeszcze dłużej, dlatego że to nieszczególnie przeszkadza, a poza tym jest nadal wilgotna, tutaj nic nie wyschło, więc te składniki nadal działają. Więc teraz ją zdejmiemy i zobaczymy, jaki jest efekt. Nie chcę jej zdejmować, to takie przyjemne. Oh. Na skórze jeszcze pozostał żel, więc wymasuję go. Ja też zaraz będę wykonywała makijaż i wydaje mi się, że fajnie się wykona pod taką bazę. Maseczkę mam już zdjętą, skóra na pewno jest miękka, jest też taka rozpulchniona, wydaje się być zdrowa, jest błyszcząca. Wydaje mi się, że fajnie to będzie wyglądało pod makijażem, natomiast przez to, że miała alkohol w swoim składzie, wydaje mi się, że troszeczkę podrażniła mi skórę. I jeżeli to ma być maska dla ludzi, którzy zbyt dużo wypili i mają kaca, to nie wiem tak naprawdę, co ten alkohol robi w tym składzie, dlatego że jeszcze bardziej będzie przesuszał nam skórę i bardziej ją podrażniał, więc no mam takie średnie uczucie, jeżeli chodzi o tą maseczkę. Maseczka nie kosztowała dużo, na pewno nie jest to bubel, ale czy warto się o nią zabijać, zamawiać z internetu? Wydaje mi się, że nie. Jest dużo podobnych masek w polskich drogeriach, niektóre mają nawet lepsze składy, więc nie uważam, że jest to bubel, ale to jest takie po prostu... Więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli lubicie serię OMG, to wiecie, co macie zrobić. Kciuki w górę, subskrybujcie kanał, wpadajcie na moje media społecznościowe i pa, pa! Do zobaczenia!